Proszę pana. Musi pan zaczekać. Trudno, zaczekamy. Za godzinę.
Odezwij się na miłość boską. Zabrali wszystkich. Antoni. Zabrali wszystkich. Co robić? Do domu nie wracaj. A ty? Zrobił mi pan przykrą niespodziankę, Weber. Może mnie pan ukarać, panie majorze? Ale musiałem tak postąpić. Zepsuł mi pan całą zabawę. To było zbyt ryzykowne. Tak, ma pan rację. Dziękuję. Proszę mi dać papierosy. Miałem informację, że z tamtej strony będzie tylko czterech ludzi. Tak jest. Myślałem, że naszych ośmiu wystarczy do zlikwidowania sprawy przed minuty. To spotkanie zostało tak zaaranżowane, że tamci mieli zdecydowaną przewagę. Dlatego rzucił pan do akcji całą kompanię. Tak jest. Nie udało się. Trudno. Proszę! A kawa. Telefonowano ze szpitala, panie majorze. Stan Knabego jest bardzo groźny. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, pani Klaro. Jest pani wolna. Myślałem, że ten Knabe to mocny chłop. Chodź, Radion, ja ci to... To oni? Nie rozumiem. Pytam, czy żyją. Żyją, panie majorze. To mnie cieszy. Nie również. A właściwie z czego pan się cieszy, Weber? Będą nam potrzebni, panie majorze. Jak się czujesz? No i muszę pokój. Jak to się mogło stać? Ty nie masz większych zmartwień. To nie był przypadek. A co? Nie wiem. A może to była... O czym myślisz? On myśli o zdradzie. Nie gadaj głupstw. To nie był przypadek. Po prostu jedno słowo za dużo. Tylko jedno? Dowiesz się. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie. Dla mnie tak. Ram. Który dom? Ja. Chodź. Przesłuchanie zacząłem przed 5 minutami, panie majorze. Nie lubię takich scen. Dotychczas ich unikałem. Ale to nie była generalna gubernia, panie majorze. Zdaje się, że pan ma rację. Jak się czujesz, Knabe? Dziękuję. Dobrze, panie majorze. Mam nadzieję. Myślę, że pan również dobrze się czuje. A głupstwo nie ma o czym mówić. Myślę, że znowu będziemy jeździć jak dawniej. Naturalnie, panie majorze. Głowa do góry, Knabe. Dobrze, że pan przyszedł, panie majorze.
ożywił się nieco. To oczywiście nie ma znaczenia. Dlaczego to nie ma znaczenia? Stan beznadziejny. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze coś robić. Nazwisko? Wizę. Otto Wizę, panie majorze. Skąd jesteście, Wizę? Z Bawarii, panie majorze. Byliście na froncie? Na wschodnim, panie majorze. To dobrze. Mógłbym was zatrzymać na stałe. Dziękuję, panie majorze. To jest złe miasto, Wizę. Za następnym skrzyżowaniem mogą nas obrzucić granatami. Byłem na wschodzie, panie majorze. Brawo. Wymagam punktualności i lubię szybką jazdę. Myślę, że będę z was zadowolony, Wizę. Postaram się, panie majorze. Dobry wieczór, panie Brunner. Proszę mi pomóc. To miasto nie chce nas słuchać, pani Brun. Jest jak wściekły pies. Jeszcze bandaż. A, boli, moja droga. Przepraszam. A może jestem dla nich za łagodny, co? Dziękuję pani. Dobrze, że jesteś. Jak knaby? Mam zły dzień dzisiaj. Wszyscy mamy zły dzień. Jak twoja ręka? Daj mi spokój. Wiesz, myślę, że Weber miał rację. O czym ty mówisz? Nie trzeba było ryzykować. On zawsze ma rację. Powinieneś odpocząć. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Twoje pomysły trochę mnie niepokoją. Jestem w domu i nie chcę słyszeć żadnych uwag o moich pomysłach. Dziękuję pani, pani Brum. Nie trzeba być wcale bohaterem, żeby wygrać wojnę. Tego także nauczył cię Weber? Nie. Führer. Jak ci się podoba nowy kierowca? Dałam mu dzisiaj skierowanie na twój wóz. Był na wschodzie. To chyba dobrze. Myślę, że będziesz z niego zadowolony. Ci z frontu są bardzo małomówni. Co ci jest? Mają dziwny wyraz oczu. A więc Führer powiedział, że nie trzeba być bohaterem, żeby wygrać wojnę. Słusznie. Może ma rację. Czekam. O co ci chodzi? Znowu za nie mówiłeś.
Jeśli człowiek powie A, to powinien powiedzieć B. To chyba logiczne, co? Mam zaczynać wszystko od początku? Mów, bo połamie ci kości. Masz krótką pamięć. Przypomnę ci. Ręce do góry. Chodź. Czego panowie chcą ode mnie? Pani może opuścić ręce. To nie potrwa długo. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze skończy. Proszę usiąść. Pan rozumie, panie profesorze? Wojna. Tarczanie. Niemożliwe. Wyprowadzić wszystkich. Ty zostaniesz. Porozmawiamy. Zabijemy twego ojca. Matkę też zabijemy. No i ciebie zabijemy. Wiem o tym. Skąd masz broń? Skąd masz broń? Jesteś żonaty. Poczekamy na nią.
jestem, czy będziesz milczał? Jak zaczniemy do niej strzelać. Co tam? Znalazłem tych Żydków naprzeciwko. Co dalej? Ten mały chciał mi zwiać, ale mu się nie udało. Co? Chciałeś mi zwiać. No i co dalej? No i... nic. Nie zawracaj mi głowy. Rób, co masz robić i zajmij się samochodem. Idziemy. Jazda. Mam siebie i nas. Spokojnie, spokojnie, Tenelbaum. Dobrze, że pana nie znaleźli. Dlaczego dobrze? Zabierz go. Weź tego starego i postaw tam pod ścianę. Spudłowałem. Nie! Weź go na górę. Siadaj. Zapalisz? Nie chcę. Kto jest przywódcą waszej bandy? Ja. Ty wiesz, że mamy sposoby, żeby cię zmusić do mówienia prawdy. Niech tu przyjdzie Avin i Weber. Chciałbym porozmawiać z nim w waszej obecności. Wstań. Będziesz mówił? Będę. A więc? To co cię mnie w dupę? Avin! Co
nie strzelać. Dyżurny! Myślisz, Fra? Rozwalony jest? Daj mi spokój. Jakie to ma teraz znaczenie? Masz co zawalić. Bili cię? Nieważne. Jak się czujesz? Świetnie. Rozwalą nas tutaj. Co? Dlaczego nie odpowiadasz? Nie wiem. Może tutaj, może na mieście. Jeżeli nie będziesz mógł stać, położą cię na chodniku. Dupa na baczność, strach załatwia. Podobno kneblują usta cementy i dają jakieś zastrzyki. Po co? No, przed egzekucją. Człowiek jest zupełnie potem obojętny. Nie wierzę. Oni robią wszystko, żeby człowiek czuł, kiedy umiera. Człowiek zawsze czuje, kiedy umiera. Nie możecie mówić o czym innym. Na przykład o czym? No, o Bogu na przykład. Tobie by się to przydało. Która to może być godzina? Już chyba rano. Sobie pomyślę, że ktoś nas sypnął. Bywają gorsze rzeczy. Czy nie możecie się trochę przymknąć? O co ci chodzi? Chcę się pomodlić. Zawsze mówiłem, że nie należy do naszej roboty brać kleryków. Widzę, że chcesz oberwać. Tylko nie po oczach. Nie rozumiem. Mówiłeś, że są rzeczy gorsze od zdrady. Tak. A co może być gorszego? Wierność. Wierność. Z ciebie filozof. Co ty w ogóle wiesz?
Jestem taka szczęśliwa. Kiedy człowiek jest bardzo szczęśliwy, zaczyna się bać. Ja się nie boję. Tak wiele jest do stracenia. Czy musisz właśnie teraz o tym mówić? Głośno myślę. Nie powinienem pracować z grupą Filipa. Z pewnych rzeczy nie można się wycofać. Wiem o tym. To się musi niedługo skończyć. Musi. Dlaczego chciałeś mnie zabić? Znasz mnie? Całe miasto pana zna. Tak rzadko wychodzę na miasto. Podpisuje pan wyroki śmierci. I to wystarczy, żeby mnie zabić. Wystarczy. Sami podpisaliście na siebie wyrok. Mógłbym was gnieść jedną ręką przed tym waszym zamachem, ale chciałem zobaczyć, jak z bliska wyglądają bandyci. Teraz już pan wie. Rozstrzelać wszystkich. To są ludzie z grupy uderzeniowej Filipa. I co z tego? Sądzę, że byłoby dobrze, żeby go... Niech go pan złapie, Weber. Właśnie o tym myślę, panie majorze. Co pan wymyślił? Chciałbym panu zaproponować wypuszczenie jednego z tych ludzi. Po co? Zaprowadzi nas do tego Filipa. Ja też jestem zmęczony, panie majorze. No niechże pan wreszcie zniesie to swoje jajko. Proponuję jednemu z nich umożliwić... Co umożliwić? Ucieczkę. Pan oszalał. Nie. Chce pan wypuścić tego swojego informatora? Nie. Takich jak on można złamać tylko raz. Potem są do niczego. Tak czy owak... Uratował mi życie. Nie zrobił tego z sentymentu. Zrobił to, żeby uratować swoich bliskich. Rodzice tego człowieka zostali dziś w nocy rozstrzelani. Kogo pan wybrał? Przywódcę. Zgadzam się. Będę o 11:00. Zaraz, zaraz!
ja. Rozbieraj się prędko, strasznie mi zimno, wracam do łóżka. Wstań i daj mi kieliszek koniaku. O tej porze? Może coś zjesz? Nie, nie jestem głodny, jestem zmęczony. Połóż się na chwilę. Nie. Ubierz się wreszcie, już po szóstej. Jak chcesz. Nie, nic nie mówiłem. Pan! Zaczekaj. Pan. Thank you.
myślisz, Antoni? Rozwalili Frama. Trzy razy noszę do siedemnastki. Trzeba tam posprzątać. Wszystkich zabili. Skąd ta wiadomość? Przez więźniów. Czy tak pewne? Zostań. Niech mi pan zastąpi na chwilę. Dobrze. Muszę iść. Nie. Muszę zameldować o wszystkim. Nigdzie nie pójdziesz? Bądź spokojna. Bądź ostrożny. Ja pójdę do Filipa i spytam, co masz zrobić. To nie ma sensu. Słuchaj, przecież mnie nic nie grozi, a ty się teraz nie możesz pokazać na mieście. Jesteś przewrażliwiona. Teraz, w ostatniej chwili, chcę, żeby cię złapali? Proszę.
Dziękuję pani, dziękuję. Pani Brum zawsze wierna. Przepraszam. Tak sobie pomyślałem. To był dobry numer, generał Brum. Dawne dzieje, nie lubię o tym wspominać. Chciałbym zwrócić panu uwagę, Erich, że ma pan rozpięty kołnierzyk. Rzeczywiście coś podobnego. Żarty. Wszystko ma swoje granice. Chciałbym, żeby sprawa tego pańskiego protegowanego była ostatecznie załatwiona. Miasto musimy wreszcie uspokoić. Rozumiem. Ten Fram już nam nie ucieknie. Czas szybko mija, Weber. Musimy działać rozważnie. Byle nie za powoli. Niech pan pije swoją kawę. Jeszcze przecież nic nie wiadomo. Tak. Nic nie wiadomo. Poszaleli? Jak wam nie wstyd stawiać mnie w podobnej sytuacji? Znacie mnie przecież. Wiecie, jaki byłem. To nie ma znaczenia. Chcemy, żebyś odpowiadał na zarzuty. To są bzdury. Licz się ze słowami. Dlaczego nie nawiązałeś kontaktu z kierownictwem natychmiast po ucieczce? Setny raz wam powtarzam, że ona miała z wami nawiązać kontakt. Przecież była u ciebie. Dlaczego wy mnie męczycie? Do jasnej cholery, przecież powiedziała, że kazałeś mi wyjechać. Wcale u mnie nie byłem. Nie byłam. Dlaczego? Niemcy ewakuowali miasto. Za kilka dni mogło się wszystko skończyć. Ale się nie skończyło. Nie chciałam, żeby się więcej narażał. Załóżmy, że to wszystko prawda. Więc uwierzyłeś jej, że kazałem ci wyjechać, bo za kilka dni skończy się wojna i nie ma sensu się narażać. Zgoda. Ale dlaczego nie wróciłeś?
Przecież wojna trwała jeszcze kilka miesięcy. Straciłem z wami kontakt. Wyjechałem. Byliście po tej stronie frontu, a ja siedziałem pod okupacją. Uciekłeś z Niemcami na zachód. Powtórz to. Nie graj komedii. Masz odpowiadać na pytania. No więc? Dlaczego nie nawiązałeś kontaktu w terenie z inną grupą? Tyle czasu siedziałeś z założonymi rękami? Zaraz ci odpowiem. Kto z was siedział w gestapo? Nikt. Słuchaj, Filip. Człowiek stamtąd wychodzi jak szmata. Wychodzi? Dajcie mu skończyć. Chorowałem. Potem wyjechałem na wieś. Masz na to świadków? Mieszkaliśmy w Leśniczówce. Mieszkaliśmy. To znaczy kto? Ja z Moniką. Był tam tylko stary leśniczy. A gdzie jest ten leśniczy? Nie żyje. Tego się spodziewałem. Milczy. Uspokój się. Za wiele sobie pozwalasz. Mam pytanie. Słuchaj, Fram. Dlaczego byłeś taki zmieszany, kiedy zobaczyłeś mnie wtedy w pociągu? Byłem spalony. Nie chciałem ciebie narażać. Wyglądało na to, że się mnie bałeś. Jechałeś na zachód. No to co? Tam, gdzie Niemcy. Ty także jechałeś na zachód, tam, gdzie Niemcy. Miałem taki rozkaz. Ja też. Tobie nie wydałem takiego rozkazu. Monika wprowadziła mnie w błąd. Nieprawda. Teraz najłatwiej zasłaniać się Moniką. Monika poszła do Filipa. Monika przyniosła rozkazy. Monika zorganizowała wyjazd. Wszystko kłamstwo. Ona o niczym nie wiedziała. Niemcy wypuścili Frama, bo zdradził termin i miejsce zamachu. Wypuścili go za to. A tamci trzej poszli na śmierć. Zaraz, zaraz. Na to nie mamy dowodu. Mało wam dowodów? Zamach się nie udał z powodu zdrady. Tamci trzej zginęli, a ten żyje i siedzi tutaj między wami. Jak się to mogło stać? Uciekłem im. Kłamstwo. Niemcy pozwolili mu odejść. Nie nawiązał z nami kontaktu, wolał nie ryzykować. Potem uciekł na zachód, razem z Niemcami. Dzisiaj zasłania się Moniką. Ona świadczy za nim, bo go kocha. Rozumiem to. Z miłości można zrobić wszystko. Nawet tak kłamać jak ona. Nie, ja nie kłamię. Kłamiesz. Tego dnia, kiedy tamtych trzech rozstrzelali, byłam u ciebie. Myślałam, że zabili wszystkich czterech i powiedziałam ci o tym. Gdybyś wiedziała wtedy, że Fram żyje, nie ukryłabyś tego przede mną. Fram był wtedy w moim pokoju nad apteką. Kłamiesz. Kiedy ci powiedziałam, że wszyscy zostali zabici, byłaś wstrząśnięta tak jak ja. Wtedy byłaś szczera. Myślałaś, że Fram zginął razem z tamtymi. Z Antonim. Kiedy przyszedł do ciebie, zrozumiałaś, że to on zdradził. Teraz go ratujesz. Mogę to nawet zrozumieć. To nieprawda. Jak możesz tak mówić? Chciałam go ratować. Widziałam, co przeżywa Anna. Dlaczego miał zginąć w ostatniej chwili? Dlaczego musiałam go stracić? Dlaczego mi nie wierzycie? Czy nie rozumiecie, że... Można kochać?
Posłuchaj, Fram. Bardzo źle się stało, że ten twój leśniczy nie żyje. On chyba nigdy nie istniał. Nie mamy przeciw tobie dowodów zdrady. Jednak nie wypełniłeś obowiązku. Ciąży na tobie podejrzenie. Nie potrafiłeś nam dowieść, że to, co oboje mówicie, jest prawdą. W tej sytuacji nie możesz zostać z nami. Jesteś zbyt pobłażliwy dla zdrajcy. Posądzam go o lekkomyślność, a nie o zdradę. Jeszcze niedawno byłem przekonany, że wszystkie drzewa i latarnie w Europie zamienimy na szubienice. Czekałem na ten dzień. A kiedy nadszedł, dałem niemieckiemu dziecku tabliczkę czekolady. Chcesz, aby Fram poszedł pod sąd za winy, których nie możemy mu udowodnić? Mam czyste sumienie. Sąd Krajowy przystępuje do rozpatrzenia sprawy Ericha Webera, urodzonego w Hanowerze w roku 1904. Akt oskarżenia wpłynął do sądu dnia 9 kwietnia 1960 roku. Zarzuca on wymienionemu, że dopuścił się zbrodni przeciw ludzkości podczas pełnienia funkcji państwowych jako pracownik Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w okresie ubiegłej wojny. Sąd uważa rozprawę za otwartą. Sąd przychyla się do wniosku obrony o powołanie na świadka Kurta von Steinhagena, zamieszkałego w Ashburn. Złoży on dodatkowe wyjaśnienia na okoliczność organizacji Służby Bezpieczeństwa w okresie hitlerowskim. Sąd przychyla się również do wniosku oskarżenia o przesłuchanie Henryka Tenenbauma, który złoży wyjaśnienia w związku z prześladowaniem ludności żydowskiej, w którym udział zarzuca się oskarżonemu. Czy strony mają dodatkowe wnioski? Ogłaszam rozpoczęcie przewodu sądowego. Słucham. Przyjechał doktor Hase. O tej porze? Musi zobaczyć się z panem w pilnej sprawie. Niech go pani poprosi tutaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie doktorze. Jak samopoczucie, panie majorze? Proszę bardzo. Napije się pan kieliszek Porto. Z przyjemnością. Wygląda pan doskonale. Czuję się kiepsko. Starzejemy się. Przyjechałem bez uprzedzenia. Ale mam nadzieję, że pan mi wybaczy. Przywożę interesujące nowiny. Mianowicie? Prokurator krajowy w Karlsruhe wniósł oskarżenie przeciwko Erichowi Weberowi. Podjąłem się jego obrony. Nie wiem, czy pana dobrze zrozumiałem. Mówi pan o Erichu Weberze z Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Myślałem, że Weber już dawno nie żyje. Widzi pan, to była niezwykła historia. Przez 15 lat ukrywał się na wsi pod Hanowerem. I dopiero teraz wpadł. Zresztą przypadkowo. Łotr, ale z charakterem. Po co pan do mnie przyjechał? Myślałem, że to pana osobiście zainteresuje. Proszę mnie źle nie zrozumieć, panie majorze.
Ale pan nie może być wyłączony z tego procesu. Dlaczego? Obrona Webera jest prosta. Był wykonawcą pana rozkazów. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pan będzie bronił Webera. Tak, żeby wygrał. Jeżeli podjąłem się jego obrony, to po to, aby go usprawiedliwić. Byłem i jestem antyfaszystą. Ale rozumiem, że wojna miała swoje prawa. Wszędzie teraz pełno antyfaszystów. Gdzie panowie byli 20 lat temu? Jestem starym człowiekiem. Zostawcie mnie w spokoju. Gdzie pan był, kiedy tutaj toczyła się wojna? Gdzie pan był wówczas, kiedy Weber nadstawiał łeb? Był pan w Argentynie albo w Kalifornii. Nie zamierzam się z tego tłumaczyć, panie majorze. Proszę tylko nie mieć do mnie żalu. Oto wszystko, co może się stać. Nic nie może się stać. Pan dobrze wie, że po wojnie siedziałem 3 lata. Dajcie mi wreszcie święty spokój. Nie. Niech pan siada. Porozmawiamy. Jestem w waszych rękach, kochany doktorze. Co pan opowiada? Możecie mnie znowu zamknąć, tylko po to, żeby ratować własną skórę. Od 15 lat naród niemiecki szuka ofiary. Nażarci, napakowani kaloriami, szukają zapomnienia w masowej pokucie. Ten stary wegetarianin z kolonii przez 20 lat hodował róże. Cały świat się palił, a on hodował róże. I teraz ośmiela się nam wymierzać sprawiedliwość. Pan jest przewrażliwiony. Nie. Nie! Prowadziłem wojnę w waszym imieniu i przegrałem ją. Mieliście jej dosyć. Niech pan siedzi. Niech pan wysłucha wreszcie kilku słów prawdy. To przestaje być zabawne. Wasze ulubione powiedzonko, faszyzm trzeba wyrwać z korzeniami. Gdybym wygrał tę wojnę, nosilibyście mnie na rękach. To pański wóz tam stoi, doktorze. Biczownicy w samochodach z automatyczną skrzynią biegów. Po raz pierwszy w dziejach świata zły żołnierz dostaje ordery, a dezerter cieszy się powszechnym szacunkiem. Rozumiem pana gorycz. Ale na Boga, przecież jest pan winny w jakimś stopniu za to wszystko, co się stało. Napijmy się. Cały naród dostał kręćka na punkcie pokory. Naród, który czuje się winny. Wie pan, taki naród nie jest wart nawet kopniaka w tyłek. Dlaczego nie dajecie mi spokoju? Jestem stary, mam chore serce. Koc? Chłodno jest. Dwadzieścia lat temu kazałbym go postawić pod ścianą. Jaki rocznik pan mi nalewa, Heinz? Najlepszy, panie sędzio. 41. Chyba się nie spóźniłam. No. Nie mogłeś na mnie zaczekać? Byłem bardzo głodny, ale zamówiłem dla ciebie to, co lubisz. Ile razy patrzę na niego, zawsze mi go żal. Jesteś sentymentalny. Źle się czujesz? Nie. Tak jakoś mizernie wyglądasz. Jestem po prostu przepracowany. Nie powinieneś brać wszystkiego na siebie. Trzeba się oszczędzać. Prowadzę teraz ciężką sprawę. Morderstwo? Nawet nie jedno. Sądzę Ericha Webera z Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Erich Weber? Obersturmführer SS. Ty go znasz? Przecież pracowałam z nim. Był zastępcą Steinhagena. Chyba nie ukrywałam przed tobą przeszłości. Nie robię ci wyrzutów. Rzeczywiście przypominam sobie, że
Tam pracowałaś, ale skąd mogę wiedzieć, że znasz Webera? Zastanawiam się, jaki właściwie jest cel tych procesów? Jak długo jeszcze będziemy oskarżali się o to, że wojna została przegrana? Weber nie jest oskarżony o to, że przegrał wojnę, ale o to, że prowadził ją w sposób haniebny. Nie był ani gorszy, ani lepszy od innych. Znam akta tej sprawy, to są rzeczy okropne. Właśnie. Ty go znasz z lektury, a ja z życia. Nie mówmy o tym. Tak. O tych sprawach się ze mną nie mówi. Przeczytałeś akta, teraz będziesz zadawał świadkom pytania, a potem wydasz wyrok. Jakie ty masz pojęcie, co to jest wojna? Łatwo jest mówić o sprawiedliwości w klubie nad kieliszkiem wina. Dlaczego bronisz Lajdaka? Był żołnierzem. I strzelał do niewinnych kobiet i dzieci. Niczego nie rozumiesz. Tak jest, nie rozumiem. Nie rozumiem bestialstwa. Żołnierz, który strzela do bezbronnych, niemiecki żołnierz. Najłatwiej jest oskarżać tych, którzy przegrali. Czy ty rzeczywiście nie rozumiesz całej ohydy tej wojny? A czy ty rzeczywiście nie rozumiesz całej ohydy tej klęski, jaka na nas spadła? Świadek Tenenbaum. Świadek Tenenbaum. Świadek zeznał do protokołu, że jego żona i syn zostali zastrzeleni 2 października 1944 roku podczas oblawy. Akcją kierował Obersturmführer Erich Weber. Czy świadek może wskazać na tej sali Ericha Webera? Tak. Proszę. Wysoki sądzie, mam pytanie. Proszę. Czy świadek widział podczas wojny Ericha Webera? Tak. W jakich okolicznościach? Podczas okupacji. Ale ja się pytam, w jakich okolicznościach? Przyjeżdżał samochodem przez miasto. Czy świadek widział go z bliska? Nie. A więc teraz świadek widzi oskarżonego z bliska po raz pierwszy? Tak. Na jakiej podstawie świadek twierdzi, że to właśnie oskarżony kierował grupą SD podczas oblawy domowej, kiedy to tak tragicznie zginęła rodzina świadka? Wszyscy wiedzieli, że Weber kierował wszystkimi akcjami terrorystycznymi po mieście. Ale świadek nie widział go na miejscu wydarzeń. Nie. Nie ma pytań. Świadek zechce opisać to bolesne wydarzenie. Sąd rozumie, że są to rzeczy tragiczne, ale zmierzamy do ustalenia prawdy. Byłem wtedy ukryty na poddaszu. Widziałem, jak Niemiec prowadził moją żonę i dziecko pod płot. Chwileczkę. Powiedział pan Niemiec. Ja też jestem Niemcem. Chodzi o dokładniejszy opis. Był w mundurze, jak wszyscy w tamtych czasach. Nie przesadzajmy. Zechce pan kontynuować? To był gestapowiec w mundurze. Aha, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Widzi pan, to jest szczegół. Proszę dalej. Kazał żonie mojej stanąć pod płotem. Syn mój zbliżył się do matki. Głośny? Proszę podać świadkowi krzesło. Dziękuję. Będę stał. Jak pan sobie życzy. A więc egzekucja odbyła się w ogródku. Tak. Kto ją wykonał? Gestapowiec w mundurze. Dziękuję. Czy obrona ma pytania? Tak jest. Proszę. Która była godzina, kiedy nastąpiła egzekucja? Był wieczór. Czy było ciemno? Tak. Od jak dawna nosi świadek okulary? Od dziecka. Wysoki sądzie, świadek ma słaby wzrok, a było ciemno.
Jak to się stało, że świadek dostrzegł, że to był funkcjonariusz służby bezpieczeństwa? Przecież w nocy wszystkie koty są czarne. Pana uwagi są niestosowne. Oni zabijali bez względu na mundur. Oskarżony Weber, w jakim mundurze chodził oskarżony? W czarnym, Wysoki Sądzie. To znaczy, że pan jest tylko odpowiedzialny za tych, którzy nosili czarne mundury. Niech świadek zachowa spokój. Proszę nie wkraczać w kompetencje sądu. Co oskarżony może powiedzieć w związku ze zeznaniami świadka Tenenbauma? Ten pan mówił tak niewyraźnie, że nie zrozumiałem, o co chodzi. Sprawy żydowskie nie należały do moich kompetencji. Wysoki sędzie, chcę złożyć wyjaśnienie. Oskarżony Weber, jako szef grupy operacyjnej, był odpowiedzialny za wszystkie egzekucje w mieście. Mam tutaj zresztą jeszcze jeden dowód. Jest to lista rozstrzelanych zakładników podpisana przez oskarżonego Webera. I obejmuje 10 nazwisk. 10 nazwisk. Głośny, proszę pomóc świadkowi. Sąd ogłasza przerwę w rozprawie. Już w pierwszych dniach tego procesu było jasne, że akt oskarżenia opiera się na słabych podstawach, a zeznania świadków nie wniosły do sprawy nic istotnego. Opinia publiczna to wielka rzecz, droga pani. Czy o ten chodzi? Ten. Zaraz go przygotuję. Musi się pani śpieszyć. Będzie mi potrzebny na jutro. Czy Weber został już skazany? Nie. Czy on wygląda też tak staro? Stary, niechlujny byk, droga pani. Zawsze taki sam. Uratował pan mojego męża. Drobiazg. A zabił pan tylu ludzi. Doprawdy drobiazg. Pani ciągle wraca do tamtych spraw. Po tylu latach. Dostał pan za to żelazny krzyż. Czy Webera powieszą? Nie powieszą? Oczywiście, że nie. To źle. Ma pani rację. Udało się pani. Weber, między nami mówiąc, typ spod ciemnej gwiazdy. Zawsze go nie lubiłem. To dziwne, dlaczego uratował pan mojego męża od szubienicy i pozwolił mu umrzeć w łóżku. Droga, kochana pani, czy warto ciągle wracać do tamtych spraw? Ja nie zapominam. W Niemczech zaczął się proces Webera. Tego gestapowca. Może usiądziesz? To twoja ostatnia szansa. Ta sprawa jest skończona. Od 15 lat. Tak to traktowałeś. Dawne dzieje. Teraz mam pracę. Mam spokój. Kłamiesz. O wszystkim chyba może być mowa, tylko nie o spokoju. Zamknij to okno. Zrobiłem wszystko, żeby przekonać tych ludzi. Wtedy tak. Ale teraz Weber może Weber? To... Weber? Tak, Weber. Zabił tamtych trzech. A przestań, przecież jesteś niewinny. Człowieku, no pomyśl o tym, że jesteś niewinny. Musisz wykorzystać tę szansę. Za wszelką cenę. Dzięki.
Trzeba wznowić twoją sprawę. Po co? Nazwali mnie zdrajcą. Proces Webera jest... Przestań z tym procesem. Weber wie, kto zdradził naprawdę. Proszę, przestań! Ciągle jestem w ich rękach. To, co oni powiedzą, będzie ostatnim słowem. Oni będą decydować. Oni, ciągle oni! Przegrałem tę wojnę. Mają mnie. Tak jak wtedy. Wtedy wydawało mi się, że im uciekłem, nieprawda? Mają mnie. Weber wyda wyrok na mnie i ty tego chcesz. Szalałeś, uspokój się. Przegrałem tę wojnę. Nie, nie przegrałeś. To oni ją przegrali. Chryste, panie, to przecież oni ją przegrali. Ty wiesz, kto zdradził. Milcz. Pójdę do Anny. Po co? Ona ciebie oskarżyła, od niej trzeba zacząć. Skończę już z tym. Kiedy mówię dzieciom o wojnie, nic nie rozumieją. Mnie nie rozumieją, ciebie nie rozumieją. Nas nie rozumieją. Wojna została wygrana. Tak przynajmniej piszą w podręcznikach. Uczę gramatyki 7b. Wczoraj mówiłem o imperfektum. Wiesz, co to jest imperfektum? Czas przeszły. Chłopcom trudno zrozumieć, co to jest czas przeszły. Ale tobie? Pojedziesz ze mną do Anny. Panie majorze von Steinhagen, czy mógłby pan scharakteryzować sylwetkę oskarżonego Ericha Webera jako żołnierza? Był dobrym żołnierzem. Protestuję. To nie należy do sprawy, wysoki sądzie. Nie interesuje nas wcale, czy oskarżony był dobrym żołnierzem. Pytanie dotyczy sprawy. Jeżeli był dobrym żołnierzem, wykonywał polecenia swoich zwierzchników. Czy mam rację, majorze von Steinhagen? O tak. Pan tak często ma rację. A więc oskarżony Weber był zawsze wykonawcą rozkazów. Dziękuję panu za to oświadczenie. Czy w tym ujęciu sprawy można w ogóle pociągać do odpowiedzialności mojego klienta, jeżeli jako zdyscyplinowany oficer wzorowo wypełniał rozkazy swoich zwierzchników? Czyżby armia niemiecka składała się z bezmyślnych wykonawców rozkazów? Mogę pana objaśnić w tej sprawie. Przez cały czas byłem na miejscu. Ja też. Proszę kontynuować pytania. Na razie nie mam pytania. Wysoki sądzie, w posiadaniu sądu znajduje się szereg dokumentów dotyczących działalności oskarżonego Webera. Między innymi mamy tutaj obwieszczenie o rozstrzelaniu 10 zakładników, podpisane przez niego. Oskarżony Weber nie przyznaje się do podpisania tego obwieszczenia. Czy świadek może coś powiedzieć sądowi na ten temat? Pierwszy raz słyszę o rozstrzeliwaniu zakładników. Pan zaprzecza oczywistym faktom. Owszem, zdarzały się takie wypadki, ale to dotyczyło bandytów schwytanych z bronią w ręku. Czy kobiety i dzieci zalicza pan do tej właśnie kategorii? To nieprawda. Wysoki sądzie, są w naszym posiadaniu wiarygodne oświadczenia naocznych świadków. To nieprawda! Mamy dokumenty, zeznania. Co pan ma na ten temat do powiedzenia? Skąd pochodzą te dokumenty? Z Polski. A, z Polski, rozumiem. A więc Weber zabijał niewinne kobiety i dzieci. I cóż jeszcze, panie prokuratorze? I cóż jeszcze on tam wyczyniał? Proszę o spokój. Wysoki sądzie, jak długo jeszcze będziemy ulegali tej presji oszczerstw i demagogii? Dlaczego pan się unosi? Przepraszam. Byłem niemieckim oficerem. Mordercy! Proszę o spokój. Przywołuję pana do porządku.
Tu jest sąd. Mordercy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan wie, Heinz, że pan mi imponuje. Jestem zobowiązany, panie sędzio. Nigdy nie skarży się pan na wysiłek, a przecież musi pan pokonywać duże trudności. Przywyknę, panie sędzio. Kiedy to się stało? Na wojnie. Był pan na froncie? Wszyscy byliśmy na froncie, łaskawa pani. Oczywiście. Był pan na wschodzie? Również, łaskawa pani. Widział pan kawał świata. To nie była turystyka, panie sędzio. Heinz. Co pan sądzi o tej wojnie, o której na szczęście wszyscy już zapomnieli? Pan sędzio chciał usłyszeć moją opinię. To chyba nie ma znaczenia. Poglądy kelnerów się nie liczą. Ale co pan mówi? Demokracja na tym właśnie polega, że... Fikcja. Ależ Heinz. Pan sędzia chciał usłyszeć moje zdanie, więc pozwolę sobie powiedzieć, że naród niemiecki potrzebuje żelaznej ręki. Brawo. Może być nawet drewniana, gdyby była mocna. Niech pan przestanie, trzeba o tym zapomnieć. 15 lat to kawał czasu. Nie wolno nam ciągle wracać do tamtych spraw. Właśnie. Od 15 lat świat podtyka nam pod nos swoje pogruchotane kości. Ciągle to samo. Jesteśmy winni. Ale przecież nie tylko Niemcy robili różne rzeczy. Cieszę się, że nareszcie to mówisz. Trzeba odbudować wzajemne zaufanie. Heinz, proszę poprosić majora Steinhagena do naszego stolika. Chyba nie gniewasz się na mnie. Prosimy. Szkoda, że pana tu nie było. Toczyła się przed chwilą interesująca rozmowa. Mianowicie. Nie wracajmy do tego. Najtrudniej jest mówić o sprawach sumienia. Naród złożył je w dobre ręce, panie sędzio. Mam nadzieję, że się nie zawiedzie. Chciałbym mieć czyste ręce, panie majorze. Dzisiaj jest łatwiej mieć czyste ręce niż kiedykolwiek. Sąd postanowił uznać wyjaśnienie oskarżonego, że wykonywał on wyłącznie polecenia swoich przełożonych. Oskarżenie nie przedstawiło dostatecznego dowodu na okoliczność, jakoby Erich Weber dopuszczał się osobiście aktów terroru bądź bestialstwa. Sąd przyjął za dowód prawdy oświadczenie świadka Kurta von Steinhagena, którego osobę uznaje za wiarygodną. W odniesieniu do zeznań świadka Henryka Tenenbauma sąd zmuszony był uznać zarzuty za niedostatecznie dowiedzione. W związku z tym sąd uznał oskarżonego Ericha Webera winnym nadużycia władzy w służbie porządku publicznego i wymierzył mu karę 6 miesięcy aresztu z zaliczeniem 6 miesięcy aresztu śledczego. Kosztami procesowymi z uwagi na stan ubóstwa skazanego sąd obciąża skarb Niemieckiej Republiki Federalnej. Oskarżony jest wolny. Ogłaszam rozprawę za zamkniętą. Zdaje się, że Weber chciał panu podziękować, majorze. Dosyć tej komedii.
O co ci właściwie chodzi? Chcę cię przekonać, że najwyższy czas załatwić tę sprawę. Przez tyle lat wmawiałeś sobie, że to Fram zgubił Antoniego i tamtych. A to przecież nieprawda. Powiedz mi, czy ty zawsze byłaś pewna, że ja wtedy kłamałam? Czy nigdy nie podejrzewałaś nikogo innego o zdradę? Jestem sama. A ja? Kiedy patrzę na niego, chce mi się płakać. Mówi, że przegrał wojnę. Jak sądzisz? Czy on rzeczywiście przegrał? Nie powinnaś o tym myśleć. Co innego ja. Mnie on zdradził. Więc kto? Nie moja sprawa. Może to był przypadek. Boję się o tym myśleć. Przychodzą mi do głowy dziwne rzeczy. Kiedyś myślałam, że oszaleję. Chcę, żebyś mnie zrozumiała. Niczego nie można być pewnym. Często sobie teraz powtarzam, że Antoni po prostu zachorował i umarł. Pewnego dnia zasnął i już się więcej nie obudził. Kiedy umarł, poczułam, że jest mi lżej, bo przecież okropnie się męczył. Nie chciałam, żeby mój mąż się męczył. Robiłam wszystko, żeby mu pomóc. Przepraszam cię. Nie jestem w najlepszym nastroju. Trochę się przestraszyłam, kiedy przyszłaś. Czego? Nie lubię tych wspomnień. No więc jak? Pomożesz mi? Czy nie uważasz, że to mógł być po prostu przypadek? Tak. To był przypadek.